Siedź. Siedź, i to nie taki mały. Siedź. Jest. Spod nóg wziął. Ależ pstrągal fajny. Spod samych nóg wziął. Krajobraz po wielkiej wodzie. Witam serdecznie na kanale Prymanki. Słuchajcie, pogoda idealna. Idealna pogoda na rzeczkę. Dlatego nie mogłem odpuścić. Dzisiaj na wieczór już ma się zdecydowanie ochłodzić. Jutro pokazują w dzień 2 stopnie i cały tydzień przymrozki, w dzień słońce. Wyżowa, słoneczna, zimna pogoda. Wczoraj było 17 stopni na plusie po południu. Wieczorem wyszedłem. To pełno żab skakało, obudziły się żaby. Dzisiaj nad ranem deszczyk, mrzawka. No dlatego słuchajcie, nie mogłem sobie odmówić, tylko trzeba było grzać na rzekę. Ja jestem właśnie w drodze, bo zajechałem, to stały dwa auta. No to ja sobie pójdę z 2-3 km co najmniej od miejsca parkowania. Tam z reguły ludzie już nie dochodzą i wtedy zacznę łowienie. Na dzisiaj wyjęłem starego mojego kija z szafy Dragon Express. To jest taki starodawny kij, jak można powiedzieć, kupę lat go mam. Łowiłem na niego już prawie wszystko oprócz troci. Sandacze, okonie, szczupaki, pstrągi. No prawie wszystko oprócz troci na niego łowiłem, taki był mój uniwersał. No i zmieniłem tego Shimano Nasty na moją ulubioną Dive Legalis 3000 tutaj mam. Także przygotowany jestem, ale, no jest pewno, ale zapomniałem wziąć okularów z samochodu. Ale już się na pewno nie będę cofał, trudno, będę szedł bez okularów. Trochę dziwnie tak na pstrągach, bez polaroidów. No ale nic na to nie poradzę, nie będę się wracał. A być może, tak jak już nieraz miewałem, jak czegoś zapomniałem, wtedy był bardzo dobry dzień. No i ja z takim nastawieniem, słuchajcie, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. Tak sobie idę i patrzę, ślady chyba borsuka. No już prawie można powiedzieć na miejscu, jeszcze tylko przejście przez łączkę, bo tam jest później taki dosyć szeroki rowek, jakiś dopływ, którego nie wiem czy bym przeszedł. Chociaż ja tu byłem na wielkiej wodzie, tutaj widać jeszcze stoi na łąkach woda, ale do rzeki dochodziłem praktycznie po pas w wodzie tutaj. Teraz widać wszystko opadło, już całkiem inaczej, całkowicie inna bajka. No jeszcze się wiadomo, po błocie chodzi, ale już nie ma wody. Wtedy tutaj strumieniami płynęła, dosłownie nie widać było rzeki. Ależ tu była przygoda, słuchajcie, ja szedłem z 1,5 km prawie po pas w wodzie, żeby wyjść na suchy ląd. To była przesada, to nie było łowienie, tylko to było łażenie po bagnach. Ale ciągnęło mnie tutaj na ten odcinek rzeki, bo to łąkowy odcinek i jest szansa na dużą rybę. Może tych brań nie będzie, nie wiadomo ile. O, jeszcze tutaj woda, ale jest szansa. Tutaj cała ta łąka to było jezioro, to było wszystko zalane. No a ja słuchajcie, właśnie nad rzeczką. Jeszcze błoto jest tutaj, jeszcze to tak nie obeschło. Ale myślę, że jakoś się tam będzie chodzić. Dziczki poryły, szukały dżdżownicek. Jest i rzeka. Piękna. Piękna rzeka. Tutaj jeszcze poziom, oj, wysoki jest. Wysoki, fajny, na kabana. Dlatego plecionkę zmieniam, bo tutaj założona 0,8. Ale tu jest też zaczepów, nie zaczepów i tak dalej. Wolę asekuracyjnie zmienić ją na grubszą, bo tu mam drugą szpulkę i plecionka 1,0 siglon. No tak się będę czuł pewniej, najwyżej jak będzie mi się źle rzucało, a nie powinno, bo mam tylko duże przynęty, no to wtedy ewentualnie zmienię z powrotem na cieńszą. Ależ dziwnie bez tych okularów, no ale nic nie poradzę. No jeszcze błoto jest, zacznę sobie od takiego sporego woblera.
A słyszycie? Bączek. Inne różne ptaki. No ptasie radio, coś pięknego. A jeszcze bym na beton zostawił hamulec zakręcony. No i można zaczynać. Pierwszy rzut. No, bez okularów oblera dobrze widać. Woda nie jest taka brudna. Jest trącona, bo z tych łąk jeszcze schodzi. Ale nie jest jakaś tragiczna woda. Normalna do łowienia. Teraz na dzień dobry przeprawa. To tak na dzień dobry, na rozgrzewkę. Ależ barszcze wielkie. Tutaj latem to się nie pochodzi. Takie barszcze wielkie. No nic, trzeba się przedzierać dalej. Nic nie wymyślę. Tu ten kawałek taki jest kiepski do chodzenia. A sobie wyobraźcie, tutaj gdzie teraz jestem, tu było w tym miejscu po pas gdzieś w wody. I ja się przez to wszystko przedzierałem, szukałem przejścia, gdzieś chciałem wyleźć i tak dalej. Nie było jak, ależ to była przeprawa. Każde miejsce obławiam pomału, dokładnie, bo jest ciemna woda i myślę, że z bardzo daleka ryby nie będą widziały. A jak obławiam dokładnie, rzut po rzucie, metr po metrze, no to jest szansa, że ta ryba jednak zobaczy przynętę i zaatakuje. Żurawie! Spróbuję troszeczkę może z kolorem fluo. No bo jednak woda brudna, ciemna. No ja okularów tych nie mam i to będę powtarzał chyba, bo nie widzę dobrze. Pełno drżdżownic jest. Ale zaczął padać taki przyjemny, pstrągowy deszczyk. Było branie. W końcu pierwszy się odezwał. Zobaczę na srebrnego, może takie błyski będą wabiły bardziej pstrąga. Tamten był naturalny, taki gliździochowy kolor, można powiedzieć. Wtedy to wszystko było zalane, ja nie wiedziałem jak tutaj przejść. Nurt szedł gdzieś tam, na łąkę szedł nurt, tam szedł nurt, tam zakręca rzeka, nie wiadomo gdzie była rzeka. Mam takiego woblera w takim trochę żabim kolorze. No zobaczę na takiego. Ale taki piękny tutaj nurcik, że gliździoszka muszę puścić ze dwa razy. Zgodnie z nurtem tak. Jak nimfę. No zobaczę, coś z agresji może zechcą. Siedzi. Jednak na jaskrawego. Pukał trzy razy. Pukał trzy razy, a nastroszył się jak okoń. Jednak zechciał... Na, o, uciekaj. Na jaskrawego. Gdzieś ty w las tutaj. Trzy razy pukał. Czułem jak puk, puk, puk. I dopiero później uderzył. Z tym, że maluszek. No tu już taka widać bardziej dostępna rzeka się robi. Tu już myślę, że będzie się trochę wygodniej łowiło.
Jest. Spod nóg wziął. Ależ pstrągal fajny. Spod samych nóg wziął. No ten już piękny. Chodź tu wyślizgiem na brzeg. Ależ pstrągal przepiękny. Pod samych nóg wziął. Oddawaj wobler. No słuchajcie, ten to już kawał pstrąga, trochę cię utytłałem, no ale chciałem cię szybko, wyślizgiem. To wracaj do wody. Pięknie. No i pięknie, też na tego jaskrawego woblera. Spod samych nóg mi wyszedł i wziął. Piękna sprawa. No to już dzień mam załatwiony. Piękny pstrąg wpadł. No ale liczę, że jeszcze jakiś tutaj konkret pływa. I takie branie z zaskoczenia pod samymi nogami praktycznie. Słoneczko wychodzi. Przebija się przez chmury. Idzie zmiana pogody. Bo to już dzisiaj po południu ma zdecydowanie zmienić się pogoda. No, widzę na rowku ktoś poukładał kilka drewek. To był rowek, którego nie mogłem wtedy przejść, ależ miałem tu przeprawę. Ajajajajaj, zaczął. Wylez. No tu mam kawałek, nie wiem czy to będzie widać, przetarta plecionka. Trzeba to przewiązać, bo takie rzeczy się później mszczą. Ale starą plecionkę oczywiście ze sobą. Też tutaj szedł, ale to nic. Woda jest ciemna, rzeka nie jest taka maluteńka i płytka. To może coś zagryzie jeszcze. Najgorsze, że szedł jak czołg, bo jak ktoś idzie po malutku, po cichutku, sobie idzie powoli, to tam trudno. Ale ten gałęzie łamał, trzciny łamał, szedł jak czołg. No to skoro przedeptane, to chwilę dam spokoju po prostu. No, bo słuchajcie, pyszne jedzonko. Oczywiście jajeczka muszą być, to jest podstawa. Ciemna czekolada, migdały, kiełbaska, serek. Zjem i wędkuję dalej. Akurat chwilę te pstrągi sobie tu odpoczną. No, czołgista się miętusami zajadał. No i po śniadanku wracam do gry. No i znowu się rozpadało. Taki kalejdoskop pogodowy. Ale leje. Branie, drugie. Ależ trzy razy walił. Trzy razy walił. Zobaczmy woblerka. No i nie chce. No obrotówę trzy razy, ale to nie była mała ryba. Poczułem ostatnie szarpnięcie, było konkretne. I to może na Twitcha. Branie. Jak się nie odezwie, no dam mu spokój, no niestety. Dziubał i się nie skusił do końca.
Ale branie. Dziubią, ale reagują na obrotówkę. Patrzcie, jak jeszcze woda z łąki rozlewisk zasuwa. Jak rwący potok. Bystra taka woda. I patrzcie, przed chwilą ulewa niesamowita, a teraz słoneczko. No tak jak mówiłem, taki kalejdoskop pogodowy. Ależ maluszek pod samymi nogami. Skoczny i waleczny. Spokój się. Waleczny maluszek. No ale na tej wędce, słuchajcie, nie ma takich spadów, a tu znowu ropucha zasuwa. Tym razem na takiego naturalny kolor, takiej dżdżowniczki można powiedzieć, z takich jasnych rosówek. Siedź na obrotówkę, ale też moluszek. Ja tu liczę na coś wielkiego, a tu się moluszki teraz odpaliły. Moluszki się odpaliły na sporą obrotówkę. Siedź, poprawił. Nie taki duży, ale na dwa razy. Spora obrotówka. No, uspokój się. Spokój, nie kręć się już. No, taki maluszek. Siedzi, to nie taki mały. Aj, zszedł. Fajna rybka była. Nie przycięłem go, bo myślałem, że to zaczep, bo tutaj kołek. I na płytkiej wodzie, patrzcie. Na płytkiej wodzie. Ale kluseczek fajny był. A i wyszedł, widziałem jak błysnął, ale nieduży. Jakby coś się ruszyło tutaj na tych płytszych miejscach. Wbrew pozorom. Siedź. Ten maluszek chyba co wyszedł. Na takiego woblera sporego. Ale dwa razy walnął, nie trafił. Dwa razy bił.
siedzi. Pukał, 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 pukał. Ależ waleczny i skoczny. Pukał, 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 aż się wypukał. No, ten fajny. Ten już fajny. A jaką płetwę ma porezaną, chyba po tarle jeszcze. Ale już grubasek. Już taki w miarę grubasek. No wracaj do wody. No słuchajcie, ochłodziło się, aż para leci. Tak jak mówili w prognozie. Gwałtowna zmiana pogody. No i tak właśnie jest. Jeszcze tu jakieś wyjście, jakieś puknięcie, jakiegoś gwizdka wyjęłem. No ale słuchajcie, wbrew pozorom, to jest mój najlepszy w tym roku dzień na pstrągę. Najwięcej wyjętych pstrągów. Wyjścia, puknięcia, no jeden fajny taki, co mi pukał, pukał, walnął, pokazał się, błysnął. To jedyna taka konkretniejsza ryba. Pomału się rozkręcają te pstrągi, pomału. To wszystko schodzi z łąk, woda brudna, no i niesie masę robali. Także te pstrągi, one mają co jeść. Ciężko je skusić do brania, no ale coś tam się wydarzyło. Tak jak mówiłem, najlepszy paradoksalnie dzień w tym roku na pstrągach. Dlatego słuchajcie, ja jak najbardziej jestem zadowolony. Słuchajcie, tasie radio jest. Wiosennie pomalutku się robi. No ale na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.